Kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w Klubie Dukat. Wielkanocne palemki, kolorowy warsztat, który mam nadzieję, że w obecnym czasie wniesie odrobinę radości i koloru do naszych domów. Mamy przed sobą bazie, bukszpan, coś co jeszcze tutaj wybrałam z naszego ogrodu, takie zielone gałązki. Myślę, że bardzo ładnie też będą ozdabiały Wasze palemki. Są jajeczka, które też sobie możecie powkładać wzorem tych, które tutaj są. I cóż, kochani, zabieramy się do pracy. Może podzielicie się, kochani, co przygotowujecie na śniadanko albo na taki świąteczny obiadek. Jajeczka, chrzanik z jajeczkiem, żurek, już się kisi, pani Madziu, z jajeczkiem, wiejska kiełbaska, cała wiejszczyzna, pasztecik już upieczony. U mnie to, tak szczerze mówiąc, jest na śniadanie tylko i wyłącznie babka i taka dość specyficzna potrawa, która składa się w równych proporcjach jajka, boczek, szynka, kiełbasa i to wszystko zalewa się chrzanem i octem. Jest taka tradycja, już chyba trzeci rok, także bardzo długa, że przez cały Wielki Post nie jemy słodyczy, tylko ewentualnie w niedzielę. Więc jak są święta, to dzieci zżerają cały cukier za te 40 dni, więc chodzą po ścianach. Więc po prostu główny składnik na stole to jest cukier z cukrem, w czekoladzie z cukrem. Od kilku lat też chowamy im te jajka w ogrodzie, czyli tak po amerykańsku trochę, i szukają sobie tych jajeczek. Mogę cię prosić? Obetniesz tutaj babci? Tu. Mocno. Pięknie. Tak, jeszcze jedno. Robi nam takiego psikusa. Nie wiem, chyba sobie nastawia zegarek, tak myślę. Na 4-5 rano i wyobraźcie sobie, że ja mam zawsze kubek wody na twarzy, a moja Lena zawsze jest brana na ręce i wrzucana pod prysznic przez tatusia. Także u nas jest taki po prostu, taka tradycja. No. Za naszych czasów, to ja pamiętam pewnego właśnie poniedziałku to było i zbierałam się do kościoła, 4 razy szłam i 4 razy się wracałam, bo byłam ciągle mokra, bo jeszcze przy blokach były odkręcane te kurki z wodą, chłopaki tam non stop latali i to był taki śmigus dyngus. Gdzie klejmy? Tutaj jest moja. To jest pani twoja. Tak? Jeden tutaj. Jeden tutaj, dobrze, już klejmy. Święta Bożego Narodzenia dzielimy się opłatkiem, prawda? A jak to jest, moi drodzy, przy wielkanocnym śniadaniu? U nas jest co roku dzielenie się jajeczkiem. Jajeczko podaje się w taki sposób jak opłatek. Na talerze każdy bierze kawałek jajka i składamy sobie życzenia wielkanocne. Dobrych ocen! Dobrych ocen. Czego jeszcze, kochani? No, czego można życzyć w tych czasach? Pokoju na świecie, prawda? Zdrowia, dobrych jajek. Smacznych jajek. Dobrego śniegu. No, mokrego dyngusa. Dwadzieścia lat mam, jak przyjechałam do huty. Budowaliśmy hutę, w ogóle, całą. Orobiłam się tyle. Bo tego robiłam za tynkarza, za betoniarza, przy murarzach, na suflicy jeździłam, na betoniarce robiłam. To wszystko w ogóle i to wszystko, dawniej wszystko się robiło ręcznie, bo to było z początkiem, huty budowało się, a wszystko się ręcznie robiło. Porobiłam się dość. To się w niedzielę robiło też dodatkowo, bo no jakby trzeba było roboty robić w ogóle. Na wielkim piecu budowaliśmy koksochemię, te na koksownikach my budowali tu w ogóle. A na emeryturze przecież ja jestem 33 lata. 88 lat będę miała 20 grudnia. Ja mówię, że w tym bloku mieszkam 60 lat. Tata już jest praprawnuczka moja, tamten wnuk. O. I jak my tu przyszli mieszkać, najpierw to tu byli hotele, a później podawali rodzinom, powie tak, 3 rodziny mieszkało na przedpokoju. Ja mieszkałam na dużym pokoju,
Nawet tam mieszkał, nawet na drugiej klasie mieszkał, a tu na kuchni mieszkała ta obezdzietna rodzina. A jedna kuchnia była na pierwszym piętrze tam. I ludzie żyli, zgodzili się, a teraz to jeden drugiemu by nóż w plecy był. Nie rozumie, co to teraz jest. Nie rozumie. Dawniej wszystko ze wsi przyjechało, to było wszystko robotne. Ja pochodzę z biednej rodziny, to cepami muczyłam, kosą kosiłam, u gospodarzy dawniej wszystko gospodarze chowali. A teraz nie chowają nic, to w ogóle ja się robiłam od małości, dawniej dzieci wszystko robiły, w ogóle. No ale, a teraz na starość widzi pan, że nie mogę chodzić, nie ma jak młodym być, tak Pomski śpiewał, że ani srebro, ani złoto młodym być, mi 20 lat. Pieszo do Krakowa na plebienie my chodziły, to 30 kilometrów, pieszo. A teraz 20 metrów dziecko wiezie do szkoły, cholera. I właśnie mówię, że z gimnastyki zwolniają. Teraz jest co innego, a dawniej było co innego. To wszyscy się robili. To nie było czasu na odpoczynek nawet. Kto chciał robić, to robił.